27 pazernika 2024 rok Harikatha Shri Shri Vaishnavapada Babaji Maharaj Svyantynia Shri Shri Radha Gopinath. Esencja całej Vedanty Mahapurana Shri Srimad Bhagavatam 10 kanto 9 rozdział Paramahamsa Shripad Srila Shukadeva Goswami Charan on opowiada na spotkaniu z Maharajem z Parikshitem. Opowiada o przekleństwie dwóch drzewów Arjuna. Klątwa, przekleństwo. W tym wersecie Shri Krishna wraca jako Prabhu. Pan, Prabhu to Pan. Tym samym pokazując, że Shri Krishna to Swayam Bhagavan, to po tatwie to najwyższy Pan Bóg. Maya Shoda weszła do palacu i zaczęła robić sprawy po domu. Tymczasem najwyższy Pan Bóg Shri Krishna podszedł do dwóch drzewów Arjuna. Tak naprawdę to byli synowie Kuwery. I Krishna przylał swoją laskę na nich przez swój wzrok. Przez taki długi czas oni w końcu dostali jego laskę. Dzisiaj w końcu oni dostaną wyzwolenie. Te dwa drzewa byli synowie tego. Zapomniałam. Nalakuvara i Manigriva ich na imię. Oni byli pijani i dostali klątwę Narada Muni, że oni zachowywali się nieprawidłowy sposób. Dlatego dostali klątwę Narada Muni. I teraz, później oni urodzili się w Radży jako dwa drzewa Arjuna. Wczoraj słyszeliśmy o tym, jak Krishna prosił swoich małych towarzyszy, żeby oni jego wyzwolili od tych lin. I on powiedział do swoich towarzyszy, że wszystkie gopi, które pomagali moje szody związać mnie, ja pójdę do ich domów i wszystko okradnę, rozbiję ganki i tam napsuję tak. Ale Krishna tak i nie zmógł wyzwolić się z tych lin. Chłopczyki poszli do niego, ale oni cały czas patrzyli na pałac w strachu, że Maya Shoda może przyjść. Ale Maya Shoda w tym czasie sprzątała. Była zajęta w tym czasie. Chłopcy bardzo tak starali? Ale oni mieli takie małe пальцы и не могли развязать ten węzeł. Żaden węzeł, nie ten, który był z tyłu stopy, nie ten, który był na Krishnie. Oni powiedzieli: Maya Shoda bardzo mocno przywiązała ciebie. Nic nie możemy zrobić. Chociaż to byli małe chłopcy, to byli niezwykłe chłopcy. I to, co oni mówili, to nie po prostu zwykłe słowa. Tak naprawdę my rozumiemy, że węzły i te liny, oni są bardzo mocne, bo nic nie może
bo nic nie może wpłynąć na Vatsalya Premy. A Krishna, on zawsze tak oddaje siebie swoim bhaktom. I nawet ten niekończący ocean Ananda znajduje się pod wpływem bhakti. Słucham, Katha. Jak Śmiel, jeśli on ukończy, to będzie bardzo tak bolesne. Ale kiedy Śmiel pije nektar lotosa, to on zapominał wszystkim. I już nikogo nie może ukończyć. Od nektaru on zostaje w lotosie. I na noc lotos zamyka się. Dlaczego Śmiel nie mógł polecieć? Bo on zapomniał o wszystkim za tego nektaru. Pan Popugi. Niektórzy starsi towarzyszy chcieli pomóc wyzwolić się Śri Krishnie. Może to tak to i Krishna nie mógł wyzwolić się. I tutaj do niego on wpadł na jedną taką pomysł jeden. Krishna. On powiedział do swoich kolegów: pomyślcie, musimy coś wymyślić, jak można mnie rozwiązać. Ale chłopcy nie mogli nic wymyślić. Krishna i Balarama często grali na tym podwórku. Те хлопцы, они играли, але они не видели, как развязать Кришны. И в конце Кришна поведел до своих товарищей: «Чи вы можете так там ступы поднести?» Але им то было очень тяжко сделать. Та ступа была такая, не могли они ее даже рушить. Як якщо бхакта щось інсталює, то пан Бог мусить то так підтримувати. Як якщо бхакта збудував святиню, щоб робити служби, то хто буде хранити ту святиню? І в тим світі ніхто не може то так знищити. Бо пан Бог мислі, то зробив мій бхакта, і зараз ніхто не може то знищити. І зараз моя жода поставила там ступи, і для того ніхто не мог рушити там ступи. Але якщо б та ступа сі не рушала, то як би Кришна мог те джева повалити за допомогою ступи?
I tutaj Lila Shakti zaczęła, przyjęła, pomogła Krysznie. I chłopcy zrobili tak, że ta stupa, żeby tak upadła ta stupa, i później oni mówią, musicie pchać, pchajcie tą stupę, pchajcie. I chłopcy zaczęli pchać tą stupę. Шри Кришна зачав так пхати том ступи до пшоду, і от того те вензли сталися ще більш моцні. Так Кришна мог он так мог Кришна човгатися трохи і там розпити два джева Арджуна, один коло себе, і Кришна забачив, що між ними є такі вонські такі. Шесті такі вонські. І Кришна помислив, що якщо я прийду через то щастя, то та ступа, вона застане, і я буду тягну, і ліни те так. Те ліни бендом роздарти, ступа застане з однієї сторони тих джев, а я застане з другої. І так Кришна мислив, і зараз той Сваян Бхагаван, який був до тої пори дуже прив'язаний до своєї матки, і побачив на те джева таким зроком, виповненим мадурії. Хоча ж його Шакті Варга, його Сварупа, його Ашварія нігде не відходимо від нього. Незалежно від того, він спі чи гра, але цілий час він має свої моці при собі. І коли Кришна з Мадурієм побачив на джева, то всі моці всі обузіли, і Шакті повідомила до Кришни, «Пред тобом є два джева, але то так направді то двойка девов, які хотіли достати твої ласки. Вони прийшли з небесних планет, прожили тут 100 лет з такими піднесеними ренками». Яко вижичені люди, щоб достати твою ласку. Вони всі риші, муні, деви вижичені. В той спосіб вони мешкають тут. Нігде не можемо побачити, що це за істота в джеві. Коли якийсь король прийшов тут, то один Госвамі повідомив йому, щоб він зробив так, щоб було неможливо так сіна джева тут в Авраджі. І то було, те всі джеви почали бути хронені через панство. І ті джеви, так направді, були сини Кувєри, Налакувара і Манігріва, синові. Вони були п'яні і зробили апаратхе до Нарада Муні, і Нарада Муні прикляв їх. Із-за того прикленства двоє синів Кувєри мешкають, як два джева на подвірку Майяшоди. Вони появилися тут дуже давно, дуже терпіли сонце, дощ, вітер.
I do tej pory oni cały czas byli pod przekleństwem dewaty narody. I Shakti mówiła do Kryszny: proszę, przelej na nich swoją laskę. Ty możesz być przywiązany, ale proszę, wyzwól ich od tej formy. Proszę, przylej na nich swoją laskę. Niech żywy tego świata będą przyciągane Twoją laską. I podobno bliskawicy Shakti Krishna powiedziała do niego wszystko, do Krishna, i zniknęła. I wtedy Krishna popatrzył na te drzewa, swoim Bhagavan dzisiaj pod wpływem prema rasy gra jako małe dziecko, które nic nie rozumie. Ta jego lila bardzo słodka i bardzo cudowna. Podobnie to temu, jak w Prayagi czasami pojawia się potok Sarasvati. Tam zawsze tylko Gana i Yamuna może być, a czasami tam pojawia się Sarasvati. Jej czerwone wody zaczynają być widoczne. I w ten sam sposób, kiedy potrzeba, Shakti Shri Krishna pojawia się w lili. Ona mówi, o Prabhu. Она появится в лиле и мови. То не детско, то богасура детско. Ой, то не детско, то богасура демон. И тогда Кришна стайся осторожный. И деньги той шакти, пан Бог, дисяй, пшеля у своем ласка на те два джева. Teraz Damodar zapomniał o tym, że on chciał wyzwolić siebie. Tak on pokazuje premy swoim baktom. Pan Bóg mówi, że on daje swoją laskę tylko baktom. Jeśli ktoś związany z baktami, to oni też mogą dostać laskę. Moje bakty, te, którzy przyjęli schronienie moich baktów, oni mogą dostać laskę. Jeśli bakta będzie chciał dać laskę jakomuś człowiekowi, to Krishna daje swoją laskę takiemu człowieku. Dlatego, że słowa bakty nigdy nie mogą być nieprawdziwe. Dlatego teraz Damodar zapomniał o tym, że chciał wyzwolić siebie, i teraz on pragnie wyzwolić synów Kuwery. Dlatego, że jego bhakta Narada Muni pragnie tego. Jeśli bhakta daje jakieś błogosławieństwa, czy tak przyklina, to Krishna wszystko musi spełnić. Przyjęł schronienie u bhakty, Shri Krishna zobowiązany dbać o tego człowieka. I on mówi do swoich towarzyszy: jeśli wy będziecie pchać tą stópę k tym drzewom, to ja będę mógł wyzwolić się. Bo stupa zostanie z jednej strony drzewów, a ja przejdę przez to przejście i będę z drugiej strony. I te wszystkie chłopcy bardzo strzały i pchali tą stupę w stronę tych drzewów, i dzięki lasce Lila Shakti oni mogli to zrobić. Dzisiaj Gopal związany Maya Shodom. I on zapomniał o swoim pragnieniu wyzwolić się i tylko pragnę wyzwolić synów Kuwery. I on tak chce wyzwolić każdego. Ale dzięki naszej karmie my znajdujemy się tutaj. Ale kiedy dostajemy laskę bhakty, Pan Bóg może wyzwolić takich dżiw, jak my.
tylko kiedy człowiek jest związany z aktą, Pan Bóg zaczyna myśleć, jak wyzwolić tego człowieka. Żywy związany trzema gunami. Kiedy moja szoda przywiązała go pala, on zrozumiał, jak ciężko żywam, które przywiązane związane trzema gunami. Ogopal, siebie przywiązała mama, a ty jak nas przywiązał do tego materialnego świata, do tej Maji? Czy ty wiesz, ile cierpienia mamy my? Jak Maja nas tak cały czas dysturbuje? Jeśli ja będę mógł znaleźć sadu i będę mógł jego słuchać, to Maja tak puści mnie. Tylko w obcowaniu z baktami my możemy pozbawić się Maji. Baktowie przywiązują Pana Boga swoją premą. I kiedy my dostajemy łaskę bakty, tylko wtedy Pan Bóg wyzwala nas z tego materialnego świata. Tylko dzięki temu, że ten człowiek jest związany z tym baktem. Krishna nie robi nic oprócz pragnień swoich baktów. Krishna jest uzależniony od swoich baktów i od ich bhakti. Taki jest nasz Pan Bóg. I Maharaj Parikshit zapytał, Gurudev, ty mówisz, że Shri Narada przeklął ich. I w ten sposób oni stali się drzewami w Vraji. Ale Deva Shri Narada, on najlepszy z baktów. Dlaczego on przeklął ich? Czy bakta może kogoś przekląć? Takiego nie może być. Gyani, jogini, oni mogą przeklinać innych. Ale po co bakcie przeklinać innego? Co takiego oni zrobili, że sam Деваши Нарада stał się zły, chociaż on jest prymykiem. Czy Bhakta może być zły? Shukadev powiedział, o król, na to była przyczyna. A przyczyna? To jest taka stara historia. Powód na to był. О, король, я Шудананда Дан, который был привязан своей матком, ласкаве попачу на два джева. Ты питаешь, для чего Деваши Нарада приклял их? Деньги тому przeklęciu oni mieszkali jako dwa drzewa. Деваши Нарада najlepszy z baktów Krishny. On cały czas gra na winie i śpiewa chwały Shri Hari. Jego umysł
nigdy nie odchodzi od lotosowych stóp Shri Hari, nawet na jeden moment. Jeden raz on powiedział, zobaczcie, ta wina w moich rękach to prezent Mahavishnu. Pan Бог Махавишну дал мне том службы. Я грам на вине. И разом с том мелодием спевам хвалы Шри Хари. И та мелодия выполнила целые все святые. Я вижу Вишну всюду. Вижу Го в Тобе, вижу в Патале, вижу на небесных планетах. Вижу Брахмы. Гопакумар одного дня запитал Нарада Муні, где я не пойду, там всюду ты есть. Ты есть всюду? И что мог Нарада Муні odpowiedzieć, kiedy on śpiewa o Shri Hari, Shri Hari daje mu swój darshan. Dlatego on nigdy nie kończy swojego śpiewu, bo jeśli on kończy śpiewać, to on już nie będzie widział Shri Hari. To on powiedział do Gopkumara. Співання о хвалах Шрі Харі то і є найвища садана. Шрі Харі то мост, який поможе нам przejść przez ten ocean. A kirtan to jest taki statek. I dlatego Narada Muni cały czas śpiewa o Panie Bogu i cały czas widzi Jego przed sobą, widzi Jego lotusowe stopy. Тогда dlaczego, jak on mógł, jak jego sercu mógł się pojawić się gniew, bo jego serce związane z Vraja Gopi i tam nie może być gniewu. Ten, który robi bhajan Shri Hari, on znajduje się ponad gunami. Jak gniew mógł pojawić się w sercu Narada Muni? Shri Hari, on jest nirguna. I jego baktowie też nirguna. Bakta nie ma rajasa, tamasa. Dlatego baktowie Shri Hari to jest bardzo wielka rzadkość. Bo jeśli my robimy bhajan, my musimy wyżyć się tych trzech gun. I w ten sposób baktowie, ale to tak w naturalny sposób to przychodzi. I w ten sposób baktowie nie związane z trzema gunami. A Devarshi Narada, on jest guru dla wszystkich baktów. On acharya. Narada Pancharatri mówi się o tym. Czytając te granthi, wielu ludzi dostali bhakti. Dużo ludzi dostali bhakti od Narady. Dużo stało się jego uczniami. A Narada, on tak uratował 11 tysięcy tych synów Prajapati i zrobił z nich bhaktów. I wszystkich króli, których
on tak przyciągnął, on dał im tyaga bhakti, to takie wyrzeczenie. Surya Vamshi, Chandra Vamshi, królowie tej dynastii, to uczniowie Narada Muni. Prahlad to uczeń Narada Muni. Najwięcej uczniów ma Narada Muni. On diament wśród wszystkich Vaishnavów. Jak gniew mógł pojawiться u Narada Muni? Zwykle gniew pojawia się, jeśli ktoś ma pragnienie. Jeśli jest jakaś przeszkoda, człowiek może się gniewać na tą przeszkodę. I żeby te pragnienie i przeszkody, oni powodują gniew. Od pragnienia pojawia się gniew, taka pożądanie. I zazdrość też od nienawiści. Wszystko to od pragnień. I co takiego powinno stać, żeby Narada Muni, on stał się, gniew przyszedł do niego. Если келка такие подпалить насёна, то они он нигде не вырастут. В тот способ, если прогнение, если в сердце. В тот способ бактови они не они нигде не мают материальных прагнень. Не знаю, как это поравнать. Я не зрозумела, как это поравнать. Sorry. Нарада Муни, он видит только Вишну. А гнев, он появляется только с Муни Чираджагуны. То, что сделали те два брата, же Дева Шри Нарада, такий великий бхакта, он все разгневал и проклял их. Мусим увидеть о том, как поведел Махарадж Парикшит, Дева Шри Нарада стал все гневный, але для чего? Что все стало? Я мушу это видеть. Чтобы я нигде не был, чтобы я нигде не чтобы жаден бхакта не был в гневе на мне. Для того, о Гурудев, прошу, поведь мне том лилы, чтобы бхакта нигде не был злы на мне, чтобы я ни такого не сделал, чтобы те бхакты не были гневны на мне и не приклеили мне, и чтобы мой баджан не зачимался. Прошу, оповедь том истории. Та історія є дуже старожитна. Вона відбулася на берегу Ганга Мандакіні коло Кайлаша. Дякую, Ласа Махапрабу, завтра знову спіткаємося.